Co to ma znaczyć? To jest tablet stworzony przez numer 3, łączący się bezpośrednio z komputerem na zewnątrz. Masz tu obecnie otwarty czat tekstowy. Swoją drogą, to niesamowite, że udało się stworzyć urządzenie działające pomiędzy wymiarami. Ja rozumiem, że nasz to kieszonkowy, ale... Nie o to mi chodzi. Przecież interakcje z innymi ludźmi przez tylko jednego sparta są dozwolone jedynie w rzadkich przypadkach. Zmiany w zachowaniu Zara były natychmiast zauważalne. No właśnie, to uległ drobnej zmianie. Numer 10 się wygadał i dlatego możliwa jest interakcja przez jednego sprite'a tym sposobem. He? Tak. Wygadał się o czym? A, okej. Okay. Więc wiesz, jaki jest numer 10? Jest strasznie gadatliwy. I kto to mówi? I chce się popisać i nawijać o sobie, że numer 4 był wtedy z nimi i nikogo poza tym. Przez ten krótki moment to się wygadał z ten user sprite'ów. To niedobrze. Mało powiedziane, numer 1 był naprawdę niezadowolony. Na szczęście numer 10 nie wypaplał się wielu osobom, tylko paru ich to takim, które raczej sekretu nie zdradzą. Co tam od do mnie trzymającego tablet? O, chcieli zadać parę pytań, na co numer 1 pozwolił, ale czuję, że moje odpowiedzi są zbyt zwięzłe i za mało wyczerpujące. Co ty nie powiesz? Więc chciałem je dać pierwszemu lepszemu sprite'owi, na jakiego trafię. Pięknie, kolejna rzecz na mojej głowie. Come on, przecież nic ważnego nie robiłeś. Ale mi tylko skoczyć po jedną rzecz. Dobra, lećmy z tym koksem. Poprosiłem teraz o jakieś pytanie, bo oczywiście niektórzy chcą wiedzieć o nas więcej i mam następujące pytanie. O co generalnie chodzi z naszymi atrybutami, bo podobno każdy azel sprite ma jakiś. Tak, to prawda. Mój to stara harmonika, zaś numer 6 ma stary kompas. Wyjątkiem jest numer 12, który nie posiada żadnego, oraz 1 i 19, którzy mają te same atrybuty. Kostury. Ale nie oznacza to, że posługują się nimi identycznie. Taki numer 19 potrafi się teleportować, zaś numer 1 już nie. Słuchaj, myślę, że powinniśmy wykonać jakiś okłód po całym tym miejscu, skoro już mamy o nas opowiadać. Racja, wprowadź. Numer 2? Co on tu robi? O, zasnął. Przepracował się biedak. Przekonałem go, by wpadł w objęcia Morfeusza. W środku dnia? Pewnie znowu zbiera mu się sprawozdań i projektu do napisania. Poza tym, dlaczego tutaj? Gdy miał to zrobić w pokoju swoim, od razu by się zabrał z powrotem do roboty na widok prac niedokończonych. Może ja tylko zawiadomię go o jednym fakcie? Mowy nie ma. Dałem mu swoje słowo, że dopilnuję, aby jego spoczynek nie został naruszony. Jeśli masz swój atrybut, możesz go przenieść w miejsce cichsze, jeżeli przeszkadza wam jego osoba. Zapomnij, jesteśmy na obchodzie. Poza tym musiałbym narobić chaosu, by go przenieść. Numer 1, nie próbowałeś mu przypadkiem wcisnąć tableta z pytaniami? Wrócimy do pytań, na które ma odpowiadać. Następne zapytanie dotyczy tego czasu, że sprawy mogą umrzeć. Nie. Od żadnych obrażeń? Nie. To nie oznacza, że nie odczuwamy bólu. Chociaż z numer 6 sytuacja jest zgoła i odmienna. Jego zmiennokształtność i płynność egzoplazmy czyni go praktycznie niezniszczalny. Tylko ataki elektryczne mają na mnie jakiś efekt. A i ponad wyjście poza kostur jest dla nas potencjalnie zabójcze. Tylko jeśli spędzimy na zewnątrz za dużo czasu. Generalnie to wszyscy jesteśmy ciężko zniszczalni. Nie potrzebujemy jeść ani pić, oprócz numer 12. Czysto teoretyczne pytanie. Skoro na zewnątrz jesteśmy śmiertelni, to czy również musielibyśmy tam się odżywiać, aby przeżyć? Ciężko stwierdzić, tylko paru z nas było na zewnątrz. Myślę, że numer 1 będzie najlepiej znać odpowiedź. Naprawdę chcesz się pozbyć tego tableta? Prędzej czy później ktoś zada problematyczne lub niezręczne pytanie i to ja będę obarczony odpowiadaniem. No dobra, jak tam wolisz, możemy go łatwo znaleźć. Jako, że mój kompas pokazuje zawsze kierunek, w którym muszę się udać, aby osiągnąć swój cel, to wystarczy, że będę chciał spotkać numer 1 i znajdziemy go szybko. Powodzenia. Trzymaj się. Pa.
Więc jak to jest z tym twoim kompasem? Próbowałeś sprawdzić, czy działa na niego magnes? Numer 15 ma taki duży na demony. Nie, sprawdzałem. Szczerze mówiąc, opowiem się tego zrobić. Jeszcze tego rozreguluję. Jednak myślę, że jako atrybut zawsze... Czekaj chwilę. Co to licha? Ha? Gdzie się podziały drzwi? Nie robiliśmy ostatnio żadnych remontów, prawda? Nie rozumiem. Gdyby się przyjrzeć, całe pomieszczenie ma inny wymiar niż zazwyczaj. Co mówi twój kompas? Pokazuje prosto w ścianę przed nami, jakby nic tam nie było. A on się nie myli. Coś jest zdecydowanie nie tak. Po prostu pójdziemy dłuższą drogą. Mur? Przed chwilą tędy weszliśmy. Myśl numer 6. Którzy z nas są w stanie tworzyć iluzje optyczne bądź wpływać na percepcję innych? Numer 13, numer 2, numer 4 i dałbym się przeciąć wzdłuż, numer 19 też jest w stanie do takich sztuczek. Moment, jeśli to iluzja, to mur powinien być... Nie, jest to solidny. Czekaj, chyba coś usłyszałem. Chichot? Jakby dochodził zza muru. Ja nic nie słyszę. Teraz ucich, ale jestem pewien, że coś słyszałem. A co z murami, które znajdują się dalej niż powinny? Jestem pewien, że... O, niewidzialna bariera. Nie, to sprytnie pomalowany mur, który sprawia wrażenie, że pokój jest większy. Nie mówcie mi, że... Dobra, numer 8, wiem, że to ty. Możesz wyjść. Co to ma wszystko znaczyć? Numer 1 zbiera stwaj, ten główny pomieszczenie mi strasznie nudzi, więc postanowię poćwiczyć rysowanie ścian. Rysowanie czego? Ścian! Ale w taki sposób, aby totalnie przearanżować pomieszczenie. Powinniście zobaczyć, że ściany są narysowane, gdy zbliżaliście się tutaj, ale ponieważ byliście czymś zajęci, nie mogłem przegapić okazji, aby zobaczyć, jak to się sprawdza z bliska. Chyba będę musiał jeszcze popracować nad perspektywą. Teraz byliśmy zajęci odpowiadaniem na pytania. O, jakie pytanie? Tak jak to. Czy pamiętacie swoje początki życia, jeśli można by to tak nazwać? Przechowywaniem wspomnień, szczególnie tych najwcześniejszych, zajmuje się numer 4. My za dużo nie pamiętamy. Szczególnie przez to, że kolejne sprawy kształtowały się wraz z wiekiem. Ja może nie pamiętam dzieciństwa tak dobrze, w końcu to było dawno temu. Ale moje najwcześniejsze wspomnienia związane są z tworzeniem komiksu o Kapitanie Pazurze. Moje najwcześniejsze wspomnienia wiążą się z pierwszym słuchaniem albumu Moody Blues. Ja jestem pewien, że numer 4 ma najwcześniejsze wspomnienia. Tak myślisz? Jego głównym zadaniem jest przechowywanie wspomnień, ale najpierw musiał się one gdzieś powstać i się zgromadzić. Myślę więc, sami możemy je znaleźć. Przecież numer 1 i numer 19 byli to od kiedy pamiętam. Można się ich spytać, ale spodziewałem się równie mgliste odpowiedzi. Dobra, przestajemy się zatrzymywać co chwilę i chodźmy w końcu zobaczyć to zgromadzenie w głównej sali. Ciekawe, co takiego numer 1 tym razem wymyślił. Mówiłem ci, że to wina okoplowania. Już to sprawdziłem. Mogę ewentualnie zobaczyć, czy atrybuty mają na to jakiś wpływ. No dobra, warto spróbować. Okażcie jeszcze trochę cierpliwości. Jestem pewien, że uda nam się szybko znaleźć jakieś rozwiązanie. Co się tu dzieje? Pamiętacie spray sprzed 2 tygodni? O, system zdalnego głosowania. To gdzie mogliśmy głosować na dane rozwiązanie za pomocą myśli? Dokładnie. W końcu został ukończony, ale póki co posiada parę wad, z których to największe to... Well... To, że liczę głos numer 19 podwójnie. Może wasza maszyna uważa mnie za kogoś szczególnie wartego uwagi? Akurat, jestem pewien, że to twoja wina. Dlaczego oskarżasz mnie? Nawet nie przetestowałeś tego na pozostałych. Ponieważ wiem, że potrafisz namieszać w mojej maszynerii. Jasne, od razu zakładasz, że to ja. Ciekawe dlaczego. Może jeszcze powiedz, że numer 1 źle to nastawił? Nie, no ja bym tego nie zrobił. Może po prostu uspokojmy się i... System nie ma żadnych algorytmów faworyzowania, więc błąd leży w czymś innym. Zalecam wezwać pozostałych, aby musiała policzyć wszystkie 19 głosów. O, robi się. Słuchajcie, przeprowadzamy testy urządzenia do zdalnego głosowania i chciałbym, abyście wszyscy zjawili się w głównej sali, aby rozwiązać parę problemów z oprogramowaniem. Dziękuję wam bardzo. Ej, mamy tu parę osób z pytaniem na ciebie. Miałbyś może czas odpowiedzieć na parę? Cóż, minie trochę czasu zanim wszyscy się zbiorą, niech będzie. Może ktoś pójść po numer 12? Prawie nigdy nie słyszy moich powiadomień. Okej. Ja też pójdę.
reszta albo pomaga numer 3 i numer 18 w sprawie problemu, albo się nie wstrąca i nie stwarza zamieszania. I nie chce żadnych kłótni. Teoretycznie mogę przechowywać przedmioty w sobie, ale to nie gwarantuje tego, że ich nie upuszczę gdzieś i zgubię. No cześć, możesz na chwilę? O co chodzi? Pamiętasz, niecałe 2 miesiące temu pomogłem ci uratować twoją zaloną pamiątkę z jaskiń na czwartym świecie. Powiedziałeś wtedy, że mi się kiedyś za to odwdzięczysz. Nie pamiętam takiej sytuacji, o której pamiątce mówisz? Nie mów, że znowu zapomniałeś. Na to wygląda. Daj mi nieco czasu, aby poszukać w pamięci. No, 17 ma rację, twoja pamięć rzeczywiście się pogarsza wraz z czasem. No cóż, można się popytać numer 4, czy będzie w stanie coś z tym zrobić. Tymczasem ja też nie pamiętam żadnej pamiątki wymagającej ratowania. To dlatego, że ciebie przy tym nie było. Tymczasem, chcę, abyś pomógł mi w drobnej rzeczy, to nic wielkiego. No dobra, ale nie ma to być coś przeciw zakazu numer 1. Widzisz to małe ustrojstwo? To po prawej stronie. Chcesz, abyś mi je wykradł. To dlaczego? Niby dlaczego? Wiem, co numer 3 zrobił źle swojej maszynerii i tylko ja mogę to naprawić. Numer 1 nie chce się przyznać, że coś sknocił jak zawsze i się boi stracić twarz. Sęk w tym, że numer 3 mnie nie dopuści do grzebania w jego elektronice. Skąd jesteś pewien i dlaczego chcesz mnie do tego wykorzystać? Ty możesz wyciągnąć swoją kończynę na długą odległość i zabrać przyrządnie, budząc podejrzeń. Nie, mów się, odwrócę uwagę numer 3. Nie, powiem ci, co jeśli chcesz coś popsuć? Zrobiłbym to tu i teraz, a chcę po prostu wyjątkowo rozwiązać problem bez uwikłania się w żadne konflikty. Chyba na to liczy numer 1. Cóż... Come on. Będziesz wtedy upoważniony do zapomnienia o tej mojej przysłudze. Nie pomożesz. Zdajcie sobie sprawę, że to wszystko słyszę. Daj sobie też sprawę, że nie polecisz do numer 3 lub numer 1 jak pierwszy lepszy konfident, skarżąc cię na rzecz, której jeszcze nie zrobiłem. To nie w twoim stylu, prawda? Koniec gadania. Przechodź do akcji numer 6. Czego znowu chcesz? Słyszałeś, że podobno bym spróbować naprawić te drzwi na prawo od pokoju numer 12? Nie słyszałem i nie zamierzam się teraz tym interesować. Przejdź do sedna. Jeez, chcę ci pomóc w naprawie tego zepsutego ustrojstwa. Mojej maszynerii nie psują się od tak. Na pewno ktoś... A pamiętasz twój automat do gry w Warcaby? Nie wspominajmy o tym. Jednak trzeba przyznać, że wykonanie tego było imponujące. Nigdy potem nie popełniłeś podobnego błędu. To dlatego, że zupełnie zmieniłem sposób łączenia podzespołów, czyniąc go bardziej czytelnym. Teraz też jestem pewien, że nie pomyliłeś się w łączeniu. Problem leży w samych podzespołach. Skąd niby to wiesz, panie techniku? Ponieważ wiem, jakie metody wykrywania liczenia głosów ta maszyneria używa. Może powinieneś ją zmienić. Chcesz, abym zrobił gruntowne przemeblowanie w jej konstrukcji? Nie ma mowy. Poza metoda existenza nie pozwolę więcej numer 9 wymyślać podobnych nazw. Nie może się mylić. Muszę tylko znaleźć, gdzie leży błąd. O ile ty wcześniej nic nie namieszałeś. Co również nie jest możliwe, ponieważ nie wiedziałeś o tym projekcie, chyba że znowu tepnąłeś się do pokoju w środku nocy. A nawet gdybym namieszał, dlaczego chciałbym ci teraz pomóc? Hmm? Żeby namieszać więcej, oczywiście. Teraz pozwól mi naprawić moją maszynę. Nie potrzebuję więcej twojej pomocy. Dobra, nie ma co się denerwować. Dobra robota. Co zamierzasz z tym zrobić? Patrz i podziwiaj. Gotowe. Ale co z tym zrobiłeś? Magic. Za kogo ty mnie masz? Mam się zadowolić z taką odpowiedzią? Nie ma marzyć, tylko odłóż to teraz na miejsce. Gdzie do licha ciężkiego podział się ten moduł? Okej, nadal mam ustrojstwo. Ty udawaj Greka, ja to załatwię. A o czym ty mówisz, numer 3? Dobrze wiesz, dokładnie o tym, co ty chciałeś naprawić. Modułu tam nie było, kiedy rozmawialiśmy. Zresztą cały czas utrzymywaliśmy kontakt wzrokowy i nie widziałeś, abym coś zabrał. Poza tym, do części, której szukasz, ostatnim razem widziałem numer 17. Kupił to, muszę działać szybko.
Możesz to potrzymać? Dzięki. Co? Hej, numer 3. Chodzi mi o numer 18, a nie numer 17. Rozumiem, że jesteś pochłonięty rozwiązywaniem informatycznej strony problemu, ale weź pod uwagę to, co się wokół ciebie dzieje, numer 18. Okej. Okay. Widzisz, numer 6, nie ma co się niepokoić. Wszystko poszło gładko. Numer 19? Myślisz, że jestem głupi? Czujnik zmienił barwę na czerwoną. Hej, numer 7. Chcesz pójść z nami po numer 12? Numer 1 kazał nam się wszystkim zabrać w głównym pomieszczeniu. Na razie tam nudzą. Mogą jeszcze zaczekać, tak bez nas nie zaczną. Poza tym, póki jest tam numer 1, nie wybuchnie żadna kłótnia i nic ciekawego się nie wydarzy. W sumie racja. Poza tym przyda się ktoś, aby poderwać numer 12. Pewnie gdzieś zasnął i dlatego nie usłyszał komunikatu. A wiem, gdzie to znaleźć. Przypuszczam, że jeśli nie usłyszał komunikatu, to dlatego, że był w swoim ogrodzie. Ostatni raz, gdy z nim rozmawiałem, zamierzał właśnie tam pójść. Dlaczego się tam kierujemy? Prowadź! Krzepałeś coś przy tym, prawda? Tak, naprawiłem to. Naprawiłeś to w taki sposób, aby odpowiadało twoim celom. Pewnie nawet nie działa poprawnie. Słuchaj, raz wyjątkowo chciałem załatwić coś bez wciągania się w awantury. Numer 19 chciał rozwiązać problem w pokojowy sposób, jak oczekuje tego większość. Ale ten problem zaistniał przez ciebie. To twoje głosy liczy podwójnie. To nie moja wina, tylko twojej marnej maszynerii. Powiedz to jeszcze raz mi w twarz. Guys, chill. Jeżeli mi nie wierzysz, sam zainstaluj ten element i przekonaj się, że wszystko działa. Po tym całym skradaniu i wykorzystywaniu innych jakoś wątpię, abyś przed wielką zmianę i chciał mi zwyczajnie pomóc. Jak mam przyjść jakąkolwiek zmianę, gdy nie dajecie mi jakiegokolwiek marginesu zaufania? Poza tym skąd podejrzenie, że kogokolwiek użyłem do tego? Zawsze to robisz. No tak. I masz w tym wszystkim swój osobisty cel. Nie do końca, ale trochę tak, zależy jak spojrzeć. I teraz wykrywacz nie działa zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem. Praktycznie tak, działa. Technicznie już nie. Mówiłem! Gdybym chciał to zrobić swoim sposobem, zrobiłbym to znacznie szybciej. Ot tak! Hej! Poza tym, po co miałbym poprawiać już naruszony przede mnie wykrywacz? Nie jestem typem, który popełnia błędy ot tak. Pozwól, że ci oświecę numer 3, aby nie było, że tworzę problemy z niczego. Jak zapewne wiesz, ten wykrywacz mógł zostać wykonany tylko przez numer 1 lub mnie. Do tworzenia go potrzebna była magia, ponieważ mierzy on ilość duszy. Ty jednak błędnie go zaprogramowałeś tak, że mierzy jej ilość. Bzdura! Naprawdę myślisz, że popełniłbym tak duży błąd? Ja, który z was wszystkich znam się najlepiej na konstruowaniu mechanizmów i programowaniu? No, może nie na tym ostatnim. Jedyne co wystarczyło zrobić, to przekonwertować zaklęcie wykrywacza dusz na bramkę typu. Ale nie musisz nam tego tłumaczyć, musisz tylko przyznać, że schrzaniłeś sprawę. Popełniłeś błąd po raz kolejny. Może powinieneś czasem innym pozwolić na korekcję swoich mechanizmów. Nawet nie przyznałem ci racji, a ty już zakładasz, że to zrobiłem i że nie potrafię się z tym pogodzić. Mam podziurki w nosie twojego myślenia, że znasz nas lepiej od nas samych. Nie masz mi się montować tego wykrywacza. O, boisz się, że będę miał rację. Dobrze. Zaczekajmy na numer 1. Nie daj mu się numer 3. Ty jest samolubny, apodyktyczny, sprajcie. Polegasz tylko na innych, aby zdobywać swoje cele, ponieważ jesteś za słaby, aby się z nimi normalnie skonfrontować. I ty jeszcze mi mówisz, że boisz się przyznać do pomyłki? Zwyczajnie boisz się przyznać do czegoś i wymyślasz nieistniejące problemy, przerzucając odpowiedzialność. Przecież sam postanowiłeś. Oddaj mi ten czujnik. Nie potrzebujemy twojej ingerencji. Dosyć już zamieszania wprowadziłeś. Yeah, get lost. Myślisz, że jesteśmy wszyscy głupi jak but? Zbudowałem niezliczone mechanizmy i maszyny, a ty uważasz, że nie potrafię poprawnie sklecić odbiornika opartego na magii. Tylko po to, aby mieć większy wpływ na głosowanie. Żałosne.
Oddaj mi ten wykrywacz teraz, to zachowasz resztki godności i nie wyjdziesz na kompletnego przegrywa. Dobrze, zobaczmy co to za pytania. Patrząc na nie, widzę, że pozostali nie odpowiedzieli za dużo. Myślę, że powinienem opowiedzieć o podstawach, tylko gdzie tu zacząć? O, może na przykład od posiadacza kosturów. Po pierwsze, kostur to coś więcej niż magiczny kawałek drewna. Tworzenie kostura z prawdziwego zdarzenia wymaga ogromnego doświadczenia i umiejętności, sporej mocy i jest procesem czasochłonnym. Kostur składa się ze swojej drewnianej postaci, czasami z metalowymi okuciami, często z dodatkiem run wzmacniających zaklęcia i trwałość przedmiotu oraz niezwykle rzadkiego kryształu umieszczonego we wnętrzu, zapewniającego magiczne właściwości kostura, jak też jego ochronę przed zniszczeniem przez niemagiczne zagrożenia. To właśnie on jest największym elementem. Kryształ łączy się na stałe z posiadaczem tegoż kostura. Taka więź sprawia, że tylko posiadacz ma absolutną władzę nad kosturem i jego możliwościami. Ten, kto jest tak godny i pierwszy chwyci kostur po jego stworzeniu, zostaje posiadaczem kostura. Jednak może go przekazać innym, gdzie kryształ nawiązuje więź z nowym użytkownikiem, jednak więź słabszą niż z pierwszą osobą. W obu przypadkach człowiek ten musi być godny posiadania kostura, o czym decyduje kryształ, oraz potrzebuje odpowiedniego doświadczenia w sprawnym posługiwaniu się nim. Sam kostur potrzebuje specjalnego i długiego przygotowania nie tylko dla przechowania wielkiej mocy drzemiącej w kryształach, ale również aby go odpowiednio spreparować i przygotować więź użytkownika z nim. Dlatego też proces tworzenia kostura odbywa się bez bezpośredniego kontaktu fizycznego twórcy z jego dziełem. Wszystkie kostury, z jakim się spotkałem, zostały stworzone przez jedną osobę, były one podarowane bądź dzierżawione przez twórcę. I to on miał odgórną władzę nad wszystkimi kosturami, zapewniając, iż żaden użytkownik kostura nie wymknie się spod kontroli. Jedynym wyjątkiem jest kostur Azara. Azar dotknął kostura, gdy ten nie był skończony. To jest, zanim zostały założone zakręcia ograniczające i korygujące więź kostura z użytkownikiem. Nie muszę chyba wspominać, że odbyło się to bez wiedzy twórcy kosturów. W rezultacie połączenie było zbyt silne i nieskoncentrowane, rezultując w utworzeniu się różnych więzi z różnymi częściami osoby i duszy Azara. Kostur, nie mogąc znaleźć więcej niż jednej osoby, wykorzystał istniejące już części osobowości, powołując je do życia. Kostur stworzył Azar Sprite. Dusza jego użytkownika została na zawsze z nim związana, jednak rozłożona tak, że kostur nigdy nie osiągnie pełni możliwości. Jako że taki podział równoważny byłby albo sklonowaniu Azara, albo rozerwaniu go na kawałki, co byłoby co najmniej niestosowne, kostur stworzył wymiar kieszonkowy, połączony ze swoim właścicielem. I ów wymiar kieszonkowy to wszystko, co mnie tu otacza. Jeżeli kostur zostanie zniszczony, to my wszyscy przypadniemy. Myślę, że mimo wszystko wytłumaczyłem to w miarę jasno. Zaś ten obraz przedstawia niektórych członków zakonu kostura. Jako że wszystkie te kostury mają za prawdziwego właściciela jedną osobę, utworzyło się wokół niej ugrupowanie zbierające najróżniejszych posiadaczy tych kosturów. Wszyscy podlegli twórcy. Również do niego należy Azar. Chociaż trzeba było się trochę nabiegać na samym początku. Więc tak, kostur to w zasadzie kieszonkowy wymiar, zaś nasze cele i pragnienia zbiegają się na dobrą sprawę z celami Azara, ponieważ niejako je stanowimy. Każda cząstka osobowości ma swój wkład w to, jak Azar reaguje, postrzega świat, jakie interakcje podejmuje, czego pragnie i do czego dąży. Lecz poza tym, każda część osobowości ma swoje własne dążenia, które nie zawsze przybijają się do zachowania Azara. Niektóre z nich mogą być nieco przejaskrawione. O, nie. Oj, głosowanie nie ma tu nic do rzeczy. Oddziel nas od reszty. Wiesz dobrze, że to się źle skończy. Źle się może skończyć dla niego, ale tobie nic nie zrobię. Nie chcę, abyś go skrzywdził. O, ale jeśli mnie nie posłuchasz, inni mogą zostać skrzywdzeni. Nie słuchaj się go, numer 16. Decyduj się, albo zrobię to za ciebie swoimi metodami. Wiesz, że nie lubię działać pod presją. Nie obchodzi mnie to. No ale wtedy zazwyczaj coś skiepszę, jeżeli mam zrobić to na szybko. Tak. Nie chcielibyśmy, abym zrobił to niedokładnie. Tak.
Wiesz, i myślę, że jeszcze jedna linia dialogowa i kolejny panel się pojawi. Może wtedy... Jeśli nie przystąpisz do działania w tym momencie, osobiście... Okej. Posłuchaj uważnie. Nie będziesz dezaktywować bariery, ani podejmował jakichkolwiek akcji, dopóki cię nie zwolnię. No rozumiem, ale gdybym... Nie. Żadnych ruchów, żadnych dźwięków. Pozostajesz w tym miejscu i nie wtrącasz się chodzimy. Nie wiadomo co. Choć nie wiadomo co? Tak. Czy to jasne? Tak. Oczywiście żadne środki nie będą potrzebne, jeśli numer 3 pozwoli mi uruchomić maszynę. Nie daj się otumanić swoją dumą za to uderzenie. Teraz to ja proponuję ci najbardziej pokojowe rozwiązanie. To nie tak, że mogę ci to zabrać niezależnie od twojej odpowiedzi. Skąd ta pewność? Jesteś sam jeden numer 3, a nie sądzę, abyś się posunął do rozmontowywania tego urządzenia, nad którym tyle pracowałeś. I tu się mylisz, numer 19. Kiedy ty siłą wykorzystywałeś innych, aby się odseparować od innych problemów, dałeś potrzebny czas. Jak wiesz, zakręcie bariery numer 16, owszem, jest praktycznie nie do przełamania, oraz blokuje wszystkie dźwięki z zewnątrz, ale robi to jedynie od boków. Pozostawiając skórę otwartą. Tak, aby mógł pozbyć się tego władzącego problemu. W twoim stylu, ale na moich zasadach. Spróbuj uniknąć tego! Nie możesz się kryć za robotami cały czas! To się jeszcze okaże! Drugi raz ci ta sztuczka nie wyjdzie. Idę prosto po ciebie, numer 3. Prędź go! Teraz! Widzę, że nie można cię złamać na ilość. W takim razie zobaczymy, co jej poradzić z jakością. Zobaczymy, czy dasz radę uciec przed tym. Co on robi?
O nie. Zazwyczaj to tutaj mieliśmy pikniki, ale numer 12 ani śladu. Numer 8, wiesz, gdzie go znaleźć, prawda? Nie do końca. Co znaczy nie do końca? Wiem, że prawie na pewno będzie w tym ogrodzie, ale jeżeli nie było go w tamtym miejscu, to już nie wiem, gdzie dokładnie można go szukać. Niektórzy jest to miejsce. Byłem tu parę razy, ale nie znam rozkładu ścieżek. Numer 2 się zmienia cały czas, wygląd ogrodu tu i ówdzie, więc ciężko nam się będzie rozeznać. Myślałem, że co jak co, ale ty będziesz wiedział, które ty iść. Zawsze gdy byłem w ogrodzie, był ze mną numer 12, a nie zapuszczaliśmy się nigdy daleko. Mogę was pocieszyć, że na pewno ogród ma swoje granice. Nie jest nieskończony. To nie wątpię, chociaż dobrze wiemy, że niektóre pomieszczenia są dużo większe wewnątrz niż na zewnątrz, gdzie rozkład wielu z nich nie ma najmniejszego sensu, więc tylko tego nam brakowało. Mówi to sprite mający wielką, otwartą przestrzeń za oknem. No dobra, ja nas poprowadzę. Jeśli będzie trzeba, to spróbujmy się przerąbać na wskroś, aby szybko znaleźć numer 12. Nie, nie rób tego. Numer 12 się napracował nad tym ogrodem. Więc macie jakiś lepszy pomysł? Cierpliwość? Kompas numer 6? No, racja. Możemy się ewentualnie wrócić po niego. Póki co, jeszcze spróbujmy znaleźć drogę. To miejsce nie może być tak duże. Pamiętacie, jak numer 6 zorganizował tu maszynę orientację? To było dosyć dawno temu. Pamiętam, to była prawie katastrofa. Najlepsze było to, kiedy zgubił się sam organizator. Ale lampiony nadal tu zostały. Tutaj mieliśmy zebranie. Wiesz, co mieści się w tych ruinach? Nie. Jest tam wilgotno, brudno i ciemno. Tyle wiem. Ponoć numer 12 używa ich jako magazynu. Więc może teraz tam przebywa? Jak to zamknięte od wewnątrz? Co to za magazyn, który otwiera się od wewnątrz? Mówiłem, że wydaje mi się, że to magazyn. Ale mogę się mylić. Dobra. Wróćmy się nieco z powrotem. Hej, numer 8. Mam wrażenie, że twój styl rysowniczy ostatnio się troszkę zmienił. Oj, wiesz. Wiele może się zmienić w ciągu półtorej roku. Nieważne. Hmm.
mogę wrócić się po numer 6, jeśli... Nonsens, nie ma potrzeby. Idziemy tędy. Czy to efekt jakiegoś eksperymentu ogrodniczego numer 12? Można tak powiedzieć, te mobilne rośliny tylko chronią swoje terytorium. Może nie wtedy, kiedy próbował uciec z ogrodu ten jeden raz. Dlatego przychodziliśmy przez ten długi korytarz przed wejściem tutaj. Bez ziemi za daleko nie pójdą. Numer 4, odsuń się. Zajmijmy się tym. Często wymykają się spod kontroli te rośliny. Nazywam się Pełzacz i tak, robią co chcą. Ale numer 12 się słuchają. Co do licha, czołg? Od kiedy wiesz, jak narysować działający czołg? Niestety nie wiem jak, jedyne co mi się udało zrobić to moduł jeżdżący i nałożyć na niego osłonę. Czyli nie wystrzeli. Nie wiem nawet jak obsłużyć czołg, aby wystrzelił. Ech, więc jak niby chcesz użyć tej góry metalu na naszą korzyść? Wysmaruję podłoże naszym przeciwnikiem. Cześć, chyba zrozumiałem jak działa wsteczny. Ruszajmy dalej. A co my tu mamy? Musiał to być jeden z błotów numer 3. Myślisz, że tak jak my się tu zgubił i nigdy nie odnalazł drogi powrotnej? Spokojnie, w odróżnieniu od błota wiemy jak wrócić. Ruszajmy dalej. Chwila, chcecie go tutaj tak po prostu zostawić? W tym momencie ta zamszona kupa złomu nie nadaje się nawet do oddania na części. Ale nie możemy go tak zostawić, może jednak numer 3 da radę go naprawić. Biedny, zupełnie zapomniany i porzucony. To straszne, jak numer 3 mało troszczy się o swoje boty. Nie będziemy przecież za sobą taszyć tyle metalu, zapomnij o tym. Numer 8 ma rację, przykro mi. Mogę z tobą się po niego wrócić w przyszłości, jak chcesz, dobra? Dajcie mi chociaż zabrać jego moduł pamięci. Wiesz, jak to zrobić? No bo. W końcu to ja się zajmuję przechowywaniem i organizowaniem pamięci. To i wiem, gdzie boty ją trzymają.